witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będzie taki luźny film, w którym pokażę, co robię i co jem w ciągu dnia. I mam nadzieję, że taka forma filmów Wam się spodoba. Ja już wstałam jakiś czas temu i już trochę zgłodniałam, więc pora na jakieś śniadanie. Na śniadanie przygotuję sobie kanapki z hummusem i warzywami. I do tego jakiś słodki dodatek. Mam takie ładne maliny i truskawki i zjemy sobie razem z jogurtem. Ja używam tego jogurtu z Kauflanda, bo jest duży i cenowo wychodzi bardzo korzystnie. W okresie letnim śniadanie obowiązkowo na balkonie. Od śniadania minęło już kilka godzin, więc teraz czas na obiad. Planuję zrobić pesto z bobu i zjem je z makaronem. Zaraz pokażę Wam, jak takie pesto przygotować. Do przygotowania pesto potrzebne będzie 150 g ugotowanego bobu, 2 łyżki oliwy, garść nerkowców, przyprawy, płatki drożdżowe, sól i pieprz, ząbek czosnku, i duża ilość natki pietruszki. Do miski należy przełożyć wszystkie składniki i dokładnie zblendować. Gdyby pesto było za gęste, można dodać do niego trochę wody. Ja użyłam akurat wody z gotowania makaronu. Gotowy makaron należy wymieszać z pesto. Ja odłożyłam sobie troszkę bobu do dekoracji, całość polełam jeszcze odrobiną oliwy i udekorowałam świeżą natką pietruszki. Z przepisu wychodzą dwie porcje. Takie pesto można przełożyć do słoiczka, schować do lodówki i zjeść na przykład następnego dnia. Na dzisiaj skończyłam pracę, teraz pracuję nad letnimi jadłospisami, które już niedługo, mam nadzieję, że jak najszybciej, będą dla Was dostępne. Będą one pełne sezonowych warzyw i owoców, będą łatwe, ale smaczne przepisy i mam nadzieję, że te jadłospisy ułatwią Wam zdrowe gotowanie. A teraz na wieczór planujemy wybrać ją w góry, na zachód słońca.
Chcemy wziąć ze sobą matę i chcemy zrobić jogę przy zachodzącym słońcu. Mam nadzieję, że widoki będą ładne i że chmury nam ich nie popsują. No i co? Pewnie pokażę Wam jakieś kilka urywków z naszego wypadu. Idziemy szybko na szczyt, żeby zdążyć na zachód słońca. A tutaj nasza kolacja na szczycie. Meksykańskie tortille, sałatka z fasolki szparagowej, kanapki, owoce i ciepła herbatka. Idealne zakończenie dnia.